stan. Przede wszystkim, gdy południowy pan w sylwestrową noc uprowadza mnie gdzieś w suwalskie mgły, lecz w tym cała rzecz, że on dowiem się dopiero, gdy się wypełni próśba stan. Warszawa wschodnia, drugi peron, gość z biletem tam załat. Czekam więc na list albo SMS. Jutro muszą iść, ale jest jak jest. Ciągle dużo start, taniec mi się śni. Podróż albo żart. Swój muzyczny debiut? O, kiedy to było? Nie pamiętam. Nie, ale taki koncert naprawdę ważny dla mnie był już w liceum. To był taki mój recital, tak to się nazywało. Chodziłam na lekcję śpiewu, na lekcję piosenki właściwie do Domu Kultury w Warszawie na Starówce. I tam też miał miejsce koncert, mój pierwszy, w pełni mój koncert. Grał wtedy zresztą też mój brat na perkusji. Grał wtedy na perkusji od 2 tygodni. I pamiętam, że w ogóle było rewelacyjnie. Publiczność była wspaniała, gdyż składała się głównie z moich znajomych. I mimo, że stanęliśmy w połowie jednej z piosenek, to nic to nie przeszkadzało ani nam, ani publiczności. A czym wyróżniają się utwory z pani płyt? Dla kogo kierowana jest pani muzyka?
To jest bardzo trudne pytanie. To jest pytanie, które zadawane jest często przez właścicieli wytwórni fonograficznych. Do kogo pani adresuje swoją muzykę? I to jest bardzo trudne pytanie dla każdego, kto śpiewa, gra, tworzy. Bo najprościej jest odpowiedzieć do ludzi o podobnej wrażliwości jak moja. Ale to jest zawsze niewystarczające dla kogoś, kto to pytanie zadaje. Więc ja tak naprawdę, mimo że tyle lat je słyszę, to nadal odpowiadam w ten sam sposób i nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć, bo nie jestem w stanie ani powiedzieć, w jakim wieku ma być publiczność, nie wiem. Ani stan zamożności nie ma tutaj znaczenia, tusza, no nie wiem, po prostu to chodzi tylko i wyłącznie o pewien rodzaj wrażliwości i po prostu do ludzi, którzy chcą słuchać muzyki, może tylko tyle. Jaka była pani droga do osiągnięcia sukcesu? Pytanie, czy ja już ten sukces osiągnęłam. To jeżeli tak, to wydaje mi się, że cierpliwość była tą drogą i brak chęci, żeby za wszelką cenę ten sukces osiągnąć. Ja przez lata grałam z różnymi wykonawcami, śpiewałam w chórku Ewy Bem, śpiewałam i do tej pory śpiewam z Włodzimierzem Nachornym w jego sekstecie. I tak zdobywałam szlify, przez lata jeżdżąc, nosząc swoje własne walizki i po prostu ciężko pracując. I jeżeli w pewnym momencie to zaowocowało tym, że mogę śpiewać solo, po prostu rozwijać swoją karierę solową, no to jestem wdzięczna losowi i tej swojej wytrwałości i sile, która sprawiła, że nie poddałam się po prostu. A w swoją przyszłość muzyczną pani, patrzy pani bez lęku? O, lęk jest zawsze. A pani patrzy na swoją przyszłość z lękiem czy bez? Tak, z lękiem. No lęk jest zawsze, byleby nie był za duży. No, jest obawa, może tak, może nie lęk, może obawa. No bo tak naprawdę, jeżeli już się doszło do jakiegoś tam momentu, który jest satysfakcjonujący, tak jak dla mnie moje życie jest satysfakcjonujące teraz, to nie wiem, jak będzie za 5 lat, za 10, czy jeszcze ktoś będzie chciał mnie słuchać, prawda? No i mam nadzieję, że będzie chciał. I teraz ta sama droga, która doprowadziła mnie do tego miejsca, w którym jestem, mam nadzieję, bo to nie jest tak, że ja już jestem i sobie na nim jestem. Tylko ja muszę przez cały czas iść do przodu, żeby być w tym samym miejscu, tak naprawdę. Muzyka to emocje. Jakie towarzyszą pani przy komponowaniu? Czasami jest rodzaj uniesienia, takiego przyjemnego, jeżeli nagle coś spływa, nagle się pojawia jakaś piękna fraza, o, to jest bardzo ładne, następnego dnia patrzę, takie średnie raczej to było. Także to uniesienie nie jest zawsze gwarantem, że coś, co się wymyśla, jest dobre. Często jest zdenerwowanie, że nie wychodzi i w ogóle niechęć. Wszystkie emocje temu towarzyszą. To tak łatwo nie przychodzi zawsze.